Witajcie, moi drodzy. Dawno mnie tu nie było, co nie? Powiecie, jak się nie nagrywała, to się nie nagrywała. A jak zaczęła, to już zaczęła. Często. Nie przyzwyczajajcie się po prostu. Te dni były takie dosyć intensywne. Dla mnie pod wieloma względami. Przede wszystkim dlatego, że trwały Światowe Dni Młodzieży i ja chociaż do młodzieży wiekowo się nie zaliczam, to jednak śledziłam te dni, to spotkanie młodych i starałam się być na bieżąco. Też troszkę wymuszone, nie ukrywam, przez fakt, że byłam takim łącznikiem między naszą grupą z Polski, z naszego Centrum Ochotników Cierpienia, a wspólnotą z Włoch. Ale dzięki temu naprawdę jestem o wiele bardziej bogatsza. I chciałabym się z Wami podzielić właśnie kilkoma gdzieś tam refleksjami, które w trakcie tych dni gdzieś tam mi po głowie chodziły. I myślę, że to też po części będą też takie pytania, które będą zawieszone dla Was, żebyście się zastanowili. Przede wszystkim nie wiem, ilu z Was, tych, co będzie oglądać, miało okazję oglądać Światowe Dni Młodzieży. Ale nie ukrywam, że trzeba było się naszukać, żeby znaleźć transmisję. Oczywiście ci, którzy są dwu-, trzyjęzyczni, to mieli łatwość, ponieważ w internecie watykańskie media transmitowały na żywo wszystko, więc było zarówno w języku gdzieś tam oryginalnym, portugalskim, tak samo angielskim czy włoskim. No ja jestem szczęściarą, że znam język włoski, więc oglądałam wszystko po włosku. Też kanał, że tak powiem, polski, EVTN bodajże, też transmitował to było takie piękne. I też były transmisje z oficjalnych tam źródeł SDM-u, między innymi, i też z naszego polskiego gdzieś tam biura, że tak powiem. Jednak to, co mi osobiście zabrakło mi telewizji polskiej. I możecie mówić, że jesteście przejedzeni, że nie oglądacie i tak dalej. Okej, i możecie nie oglądać. Szanuję każdego, ale w takich sytuacjach, jak na przykład Światowe Dni Młodzieży, wydaje mi się, że w telewizji publicznej powinno być puszczone, tym bardziej, że jeśli się działy u nas w Polsce, to oczywiście wszędzie na okrągło były Światowe Dni Młodzieży. Nikt nie dbał o to, czy to komuś się podoba, czy nie, po prostu było. Teraz, kiedy te Światowe Dni Młodzieży były gdzie indziej, niestety nie było ich w telewizji polskiej. Oczywiście tutaj zaraz się pewnie obruszy program Między Niebo a Ziemią, czy jakiś tam katolicki, ponieważ czytałam na Facebooku odpowiedź, że, bo ktoś właśnie na ten temat powiedział, że oni odpowiedzieli, że owszem, te z papieżem spotkania były. No były, oczywiście, że były, ale były albo w telewizji polskiej Trójka, czyli w regionalnych, albo na TVP Go lub VOD, czyli znowu internet. Jeśli ktoś starszy chciałby obejrzeć, posłuchać, niestety miał to uniemożliwione. Oczywiście na TVP3 też mógł oglądać, ale pytanie, czy wiedział o tym. Nie wiem, czy było to reklamowane na tyle dobrze, żeby osoby, które nie są młodzieżą, mogły, nie wiem, mieć możliwość uczestnictwa w tych najważniejszych punktach z papieżem Franciszkiem. To tak moje, takie wsadzenie kija w mrowisko, ale uważam, że takie rzeczy powinny mieć miejsce też w telewizji polskiej. Mówimy, media zresztą nas podzieliły bardzo mocno i ja też mam, raczej staram się nie oglądać żadnych telewizji konkretnych. Wybieram sobie rzeczy do oglądania i bardzo mi się podobało. Nie wiem, czy mieliście okazję odsłuchać. Jeśli tak, to jeśli nie, to posłuchajcie. Na internecie jest spotkanie ze Światowych Dni Młodzieży, kiedy był kardynał Ryś. I bardzo mocno on mówił o tym właśnie, o mediach, że najlepiej się pozbyć mediów. I zgadzam się z nim, zgadzam się. Chociaż ja uważam, że trzeba umieć wybierać sobie treści. Też, tak jak on powiedział, nie czyta
tego, co o nim piszą, nie przejmuje się tym, robi swoje. I myślę, że o to chodzi, żebyśmy się uwolnili od mediów, którzy narzucają nam pewien sposób bycia, życia, tego, co mamy robić, co mamy kupować, czego nie. Jesteśmy chyba na tyle mądrymi ludźmi, że sami potrafimy dojść do tego, co nam jest potrzebne, a co nie. I tak samo jest z telewizją. Jeśli chcemy, ja osobiście uważam, że znaczy ja to stosuję też w życiu, że ja potrzebuję się dowiedzieć, bo staram się być na bieżąco z tym, co się dzieje w świecie i w Polsce, to szukam po prostu sobie w internecie odpowiednich informacji, szukam różne czytam różne portale, różne wiadomości, żeby samej sobie zrobić pogląd na to, a nie żeby być ukierunkowanym przez jedną tylko stację, żeby widzieć tylko daną sytuację z jednej strony. Nie o to chodzi. Naprawdę nie o to. Osobiście powiem wam, że we Włoszech bardzo mi się podobało to, że u nich był wiadomości na Rai Uno były zawsze poświęcone, bardziej skupione na rzeczach dotyczących Włoch. Natomiast na Rai Due były to wiadomości, które nie tylko się skupiały na Włoszech, ale były z całego świata. Bardzo lubiłam je oglądać, bo przynajmniej wiedziałam, co się dzieje na bieżąco i nikt mnie nie nakierunkowywał. Po prostu była przedstawiana sytuacja taka, jaka jest. Tego nam brakuje w mediach i moim takim marzeniem, że tak powiem, życzeniem nabożnym było to, żeby te media w końcu przestały być agitacyjne, czyli jakimiś narzędziami politycznymi, tylko żeby przedstawiały jasną rzeczywistość każdego, nie wiem, po prostu jasno, bez żadnych uprzedzeń, wytykania i tak dalej, po prostu jak jest. A jeśli tego nie robią, to nauczmy się jako ludzie wybierać te wiadomości, sortować, nie czytać hurtem, a przede wszystkim nie wierzyć we wszystko, co jest tam podane, napisane, ponieważ to są niestety informacje tak przedstawione, żeby nas tylko przyciągnąć na swoją stronę, a my jesteśmy istotami rozumnymi, przynajmniej taką mam nadzieję, i sami powinniśmy umieć wyciągać wnioski z tego, co widzimy. Trochę się rozgadałam na ten temat, ale to jest jedna z rzeczy, która mi gdzieś tam bardzo mocno leżała na serduchu. Może też dlatego, że bardzo mocno to podkreślał kardynał Ryś. Zresztą całą jego wypowiedź warto odsłuchać jeszcze kilkakrotnie. No ja już dwa razy słuchałam, bo za każdym razem się zwraca uwagę na coś innego. To, co mi się podobało w tym spotkaniu z kardynałem Rysiem, to, że on nie bał się odpowiadać na trudne pytania. To, co dla mnie niesamowitą wartość miało, to w całych Światowych Dniach Młodzieży, to, że papież Franciszek, pomimo tego, że przygotował sobie tekst na odpowiednie oczywiście części Światowych Dni Młodzieży, to praktycznie z nich nie korzystał. Najczęściej było to słowo improwizowane, które najbardziej, nie oszukujmy się, dociera do drugiego człowieka, a zwłaszcza do młodego. I myślę, miałam okazję przeczytać jedno z jego przemówień, które przygotował wcześniej, a którego kompletnie nie powiedział. I po przeczytaniu tego przemówienia, a po wysłuchaniu jego słów spontanicznych, doszłam do wniosku, że to, co powiedział, było o wiele ważniejsze od tego, co napisał. Bo sama wiem z doświadczenia, że przygotowując się do jakiejś konferencji, najczęściej robimy wszystko, żeby to było idealne, w sensie takim, że musimy wszystko z każdej strony ugryźć. Oczywiście wcześniej modlę się, proszę Ducha Świętego o pomoc i tak dalej. Jestem z siebie bardzo dumna, że to zrobiłam, ale w momencie, kiedy zaczynałam mówić tę konferencję, to niestety, ale wszystko gdzieś tam mi się wywracało do góry nogami i bardzo często okazywało się to, że miałam dwa wyjścia, albo czytać od A do Z, ale raczej starałam się tego nie robić. Na początku moje pierwsze konferencje wyglądały właśnie na tej zasadzie, że czytałam, a później z czasem polegało to na tym, że owszem, przygotowywałam się, żeby być przygotowaną, ale mówiłam z głowy. I konferencja przygotowana, to co robił papież, służyła tylko i wyłącznie za przypomnienie najważniejszych rzeczy, żeby nie pominąć. I żeby nie było chaosu, tylko żeby była jakaś chronologia.
Dlatego to tak zachęta do tego też, żeby nie bać się mówić, przygotowywać sobie, ale też starać się mówić bardziej od serca, bo wtedy ma to większe znaczenie. No i dochodzimy do meritum tego nagrania, które gdzieś tam, którym chcę się z wami podzielić, czyli do słów papieża, które gdzieś tam na mnie zrobiły najwięcej wrażenia. Osobiście też uważam, że te przemówienia powinien przeczytać, odsłuchać każdy. Dlatego, że one były skierowane do młodzieży, ale tak naprawdę patrząc na dzisiejszy świat, myślę, że każdy z nas odnalazłby się w tych słowach. Ja się odnalazłam w 100%. I to, czym najbardziej się martwiłam, to tym, że młodzież przyjedzie taka naładowana tymi treściami, będzie chciała coś robić i spotka gdzieś tam mur ze strony kościoła, ze strony biskupów itp. itd. I dzisiaj, o dziwo, właśnie jak tak sobie o tym wszystkim myślałam, może o dziwo, dzięki Bogu, przeczytałam, że biskupi nasi powiedzieli, którzy byli w czasie tych Światowych Dni, uczestniczyli, że te treści są też dla nich, że oni też muszą się otworzyć na młodych, że oni też muszą zacząć słuchać młodych. I myślę, ja bym to rozszerzyła jeszcze bardziej, że wszyscy musimy nauczyć siebie słuchać. I bardzo fajne było to ostatnie przemówienie z mszy świętej posłania. Myślę, że to była kwintesencja wszystkiego. Papież zostawił nam 3 słowa, niby młodym, ale ja mówię nam, bo to się tyczy każdego. Jaśnieć, słuchać i nie lękać się. Słuchajcie, bardzo często jest tak, że my nie jesteśmy jednomyślni, że jesteśmy... Nie jesteśmy też przejrzyści. Staramy się jakoś, jak to się mówi? No, ta czytelnica się nagrywa na żywo. W każdym razie lawirować między jednym a drugim. I staramy się dostosowywać często do sytuacji danej i wtedy będę taka, będę inna. A nie o to chodzi. Nie o to chodzi. My mamy jaśnieć. Jaśnieć, być przejrzyści, ale tu na co Ojciec Święty zwrócił uwagę, że mamy jaśnieć światłem Chrystusa. I myślę, że ja to wiem. Tak jak Mojżesz, który po rozmowie, po spotkaniu z Panem wychodził z Arki Noego z twarzą przemienioną, że wszyscy, którzy na niego patrzyli, widzieli tą twarz przemienioną, wiedzieli, że on rozmawiał z Bogiem. Tak samo my musimy właśnie, powinniśmy, może nie musimy, ale powinniśmy jako chrześcijanie właśnie być tymi, którzy jaśnieją światłem Chrystusa, żeby ludzie widzieli, że mamy żywą relację z Panem Bogiem, żeby ludzie brali, nie wiem, zadawali nam pytanie, dlaczego ty jesteś taki, nie wiem, od ciebie bije jakieś takie dziwne światło, taka aura jakaś, nie wiem, no taka pozytywna, co nie? I pamiętam, że jak wróciłam z rekolekcji ignacjańskich i tam na tych rekolekcjach miałam czas do woli na spędzanie przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramentem, więc po takich 8 dniach w zamknięciu, w ciszy, w nieodzywaniu się do nikogo, tylko do Pana Jezusa i do siostry, która przychodziła raz dziennie, żeby porozmawiać w ramach kierownictwa duchowego, to jak wróciłam do domu, to jedna z moich znajomych zapytała, mówi do mnie, kurczę, jak ty normalnie, kobieto, świecisz. I to było dla mnie takie ewidentne, że faktycznie widać było, że spędziłam ten czas przed Panem Bogiem. I to nie było niczego do, nie wiem, nie pożartowałam tego, o, popatrzcie teraz na mnie, jak ja świecę, że pycha przeze mnie przechodziła. Nie. Tylko dla mnie to było takie potwierdzenie, że im więcej spędzamy czasu przed Panem Jezusem, im więcej tracimy go z Bogiem na modlitwie, na adoracji Najświętszego Sakramentu, zwłaszcza w ciszy, tym bardziej nasze oblicza będą się przemieniać. Dlatego pamiętajcie, że i tutaj podkreślam to słowo jaśnieć. My powinniśmy jaśnieć blaskiem Pana Jezusa.
blaskiem właśnie tej relacji z Bogiem. To On ma być, kurczę, w naszych odbiciach, w naszym życiu najważniejszy. Ludzie patrzą na nas, muszą widzieć Boga. I kolejne słowo słuchać. Co to znaczy słuchać? Słuchać Boga oczywiście przede wszystkim. Słuchać Boga i tego, co mówi. Nauczyć się słyszeć to, co do nas mówi. Nie jest to łatwo. Nie jest to łatwe w dzisiejszym świecie, ale uwierzcie mi, że jeśli nauczymy się trwać w ciszy, jeśli nauczymy się chociaż 15 minut spędzić przed Najświętszym Sakramentem, nic nie gadając, nic nie myśląc, to Pan Bóg w końcu zacznie do nas, znaczy On cały czas do nas mówi, ale zacznie, my nauczymy się Go słyszeć i będziemy umieli słuchać. Ale myślę, że tutaj nie chodzi tylko o to słuchanie Pana Boga jak najbardziej, bo słuchając Pana Boga uczymy się słuchać drugiego człowieka. Więc też nie usłyszymy drugiego człowieka, jeśli mamy w głowie 1200 rzeczy. Jeśli jesteśmy zabiegani, jeśli jesteśmy naładowani różnymi rzeczami, nie usłyszymy drugiego człowieka. Żeby dobrze usłyszeć drugiego człowieka, musimy się być osobami, którzy żyją ciszą wewnętrzną. Nasz założyciel, błogosławiony Luigi Novarese, on zostawił nam jako swój taki testament duchowy 7 stopni ciszy wewnętrznej. Genialne. On to tak naprawdę, jak umarł, to stwierdził, przed śmiercią stwierdził, że zresztą właśnie dlatego zostawił to, że w końcu udało mu się przejść te 7 stopni ciszy wewnętrznej. I to nie jest tak, że to jest książka, którą się czyta od dechy do dechy. Owszem, czyta się. Ale później się pracuje stopień po stopniu, żeby to nasze życie wypełniała cisza nie tylko zewnętrzna, bo łatwo nam jest wyłączyć telewizor, przynajmniej mi wyłączyć radio i tak dalej, odciąć się od ludzi. Ale jeszcze, żeby w mojej głowie nie było galopu myśli. A to już jest trudniejsze do wykonania. Więc zachęcam do tego, żebyśmy praktykowali w ciągu dnia taką chwilę ciszy. Niech to będzie na początku 5 minut, później 10, później 15. Wpatrujcie się, nie wiem, jeśli nie możecie być na adoracji, wpatrujcie się w krzyż, który macie w domu, wpatrujcie się w ikonę, czy w obraz święty, który będzie wam pomocą do tego, żeby się skupić na jednej rzeczy, tak? Żebyście potrafili się wyciszyć. Wyciszyć i usłyszeć Pana Boga. Bo jak będziecie umieć Jego słyszeć, to i będziecie potrafili słyszeć drugiego człowieka. Bardzo często jest tak, że ludzie mówią coś między wierszami. Więc też myślę, że to jest niesamowita umiejętność umieć usłyszeć drugiego człowieka. Więc to była druga rzecz, którą papież nam zostawił. I trzecia rzecz, którą zostawił młodym, ale myślę, że też każdemu z nas. Nie lękajcie się. Nie lękajcie się głosić Ewangelię. Idźcie, Kościół jest otwarty dla wszystkich. Właśnie to jest to. Ja myślę, że to jest sedno. Tak naprawdę te wszystkie trzy rzeczy bardzo ze sobą się łączą. Nigdy nie będziemy jaśnieć, jeśli nie będziemy poświęcać dnia Panu Bogu, jeśli nie będziemy zaczynać dnia od modlitwy. To, co mówił kardynał Ryś, jeśli on nie wstawałby godzinę wcześniej, czyli o tej 6 rano, dajmy na to, i nie wykorzystał go na modlitwę, to ten dzień byłby stracony, bo on nie miałby czasu później na modlitwę. I wiecie, takie doświadczenie moje prowadzenia tych grup rekolekcji Finanse po Bożemu, że właśnie niektórzy dzielą się tym, że dzięki tym rekolekcjom zaczęli wstawać wcześniej, żeby rozważać Słowo Boże. Myślę, że to jest piękne świadectwo, że chcemy znaleźć czas, żeby nie zgubić tej relacji z Panem Bogiem. Żeby ta relacja nie była na łapu-capu, tylko w wolnej chwili na wydechu łapiemy powietrze. Ważne jest to, żebyśmy potrafili znaleźć ten czas. Jeśli wiemy, że cały dzień jest zabiegany, nie wiem, zróbmy sobie jako takie postanowienie, że będziemy wstawać wcześniej, nawet pół godziny, żeby poświęcić na modlitwę, żeby ten dzień zaczął się z Panem Bogiem. Nie zwykły pacierz, ale właśnie, żeby się zatrzymać nad Słowem Bożym. I ten dzień będzie wyglądał inaczej, jeśli Pan Bóg będzie w centrum. My wtedy będziemy jaśnieć. Jaśnieć, jak Mojżesza twarz przed ludźmi, to my też będziemy tak jaśnieć. Będziemy umieć słuchać, bo słysząc głos Boga, słysząc to, co do nas mówi, co chce nam powiedzieć, będziemy umieli doskonale słyszeć drugiego człowieka. Będziemy potrafili dostrzec jego potrzeby, będziemy potrafili odpowiedzieć, tak jak Jezus, na jego potrzeby. Więc, bo będziemy bardziej uważni.
tak jak Jezus. Jeśli im więcej spędzamy czasu z Panem Bogiem, tym więcej widzimy, pamiętajcie o tym, tym więcej widzimy naszych, nie wiem, nasze rzeczy, nasze złe rzeczy, które musimy jeszcze poprawić, ale tak samo te rzeczy, które są dobre, te rzeczy, które powinny być jeszcze zmienione, nie tylko w nas, ale też w ogóle wokół nas. I tylko pamiętajcie o tym, co mówiłam ostatnio, że nie nam należy zmieniać świat. Żeby zmieniać świat, musimy zmienić samych siebie. Więc zacznijmy, naprawdę zachęcam do tego, żebyśmy potrafili, kurczę, zacząć tą zmianę od siebie samego. Nie wymagać od kogoś nie wiadomo czego. My wymagajmy od siebie. Naprawdę, wymagajmy od siebie. I bo to jest najważniejsze. No i to nie lękać się. Nie lękać się też być apostołem, tak głosić. Ale nie głosić na zasadzie przymusu. Teraz ja ci powiem o Panu Bogu. Nie o to chodzi. Żeby komuś móc przekazać dobrą nowinę. To właśnie, ten ktoś albo musi zadawać pytania sam, czyli musi zobaczyć coś w nas, co jest innego niż w dzisiejszym świecie. Czyli właśnie, nie wiem, jak na przykład ja, czyli osoba z niepełnosprawnością, która się czuje bardzo dobrze w swojej skórze, która uważa się za piękną, bo taką jestem. I jak to wczoraj mówiliśmy z rodziną, że ja to mówiłam oczywiście bardzo skromnie, a co tam, że z dnia na dzień jestem coraz piękniejsza, ale tak jest i wiecie, bo Pan Bóg mnie taką widzi i ja takimi oczami patrzę na siebie, a jeśli patrzę tak na siebie, to i patrzę tak na drugiego człowieka. Ja wtedy nie staram się znaleźć za wszelką cenę zła w drugim człowieku, ja staram się znaleźć dobro, więc i też nie lękać się iść, tak, iść i głosić, czyli wychodzić naprzeciw. Nasze czyny bardzo często, nie sztuka jest też mówić. Mówienie to jest najprostsza rzecz, ale sztuka jest czynienie. Czyli właśnie to, co, nie wiem, powiedział papież też do wolontariuszy, wczoraj to było ostatnie tak naprawdę spotkanie z Ojcem Świętym, on powiedział, musicie być surferami Bożego miłosierdzia, Bożej miłości, że to, co zaczęli na Światowych Dniach Młodzieży, muszą dalej to nieść w świecie. I dokładnie to jest to. Jeśli my będziemy mieli dobrą relację z Panem Bogiem, naprawdę dobrą, jeśli będziemy umieli trwać w ciszy, jeżeli w końcu nauczymy się Go słuchać, widzieć rzeczy, które On nam daje, doceniać to, być wdzięcznym za to, ale także za te trudne chwile, które kształtują nas charakter. Jeśli będziemy lśnić Jego łaską, bo będziemy żyli Jego łaską i w Jego łasce i dzięki Jego łasce, to tak naprawdę, słuchajcie, ludzie będą do nas lgnąć, a dzięki temu będziemy mieli po prostu możliwość przyprowadzania ich do Pana Boga. Bo oni naszą postawą będą po prostu w naszej postawie szukać właśnie Boga. Bo skoro my jesteśmy tacy, to oni też będą chcieli być. Bo skoro ja umiem żyć tak, jak żyję i cieszyć się tym, że jestem, jaka jestem, to druga osoba chora czy niepełnosprawna może brać ze mnie przykład. Ale to nie o to chodzi, że teraz ja mam się szczycić tym, bo zobaczcie, jaka ja jestem fajna, jak mi się dobrze żyje. Nie, mam też swoje chwile słabości, ale też wiem, że w tych chwilach słabości uciekam do Pana Jezusa. Patrzę na krzyż, szukam tam ratunku, bo to nie sposób szukać ratunku u drugiego człowieka. Człowiek nam nigdy nie da tego ratunku. Pamiętajcie, że człowiek nas zawsze zawiedzie, ale Pan Bóg nigdy. I nie ma osoby, która by w życiu kogoś tam w jakiś sposób nie zawiodła. Choćbyśmy się starali, jak nie wiem, to nie jesteśmy też w stanie spełnić oczekiwań wszystkich ludzi. My nie jesteśmy cudotwórcami, my nie jesteśmy dobrymi wróżkami, czarodziejami, którzy mają magiczną różdżkę i spełniają życzenia. Nie. My jesteśmy tylko tymi, którzy mają pokazywać drogę do Chrystusa, bo On jest tym, który pomaga, On jest tym, który zbawia, On jest tym, który daje łaskę i siłę, zwłaszcza w tych trudnych sprawach. Ja, będąc na wakacjach, o czym żeście słyszeli ostatnio, musiałam się zmierzyć z tym nowym doświadczeniem, że potrzebuję wózka na stałe, że to, że chodzę po pokoju w domu, czy po prostu po domu, nie znaczy, że mogę poruszać się dalej gdzieś o własnych nogach. Już ten etap minął i musiałam to przyjąć, musiałam to zaakceptować. Nie było łatwo, ale się udało. Udało i jeszcze mam jakieś takie w sobie, jak to się mówi,
takie momenty, kiedy gdzieś tam się buntuję, ale staram się, słuchajcie, uwierzcie mi, że staram się. Staram się na tyle, że nawet teraz jestem na etapie, w sumie już znalazłam wózka elektrycznego, który dałby się złożyć, a który umożliwiłby mi nawet właśnie wyjazd gdziekolwiek i że nie trzeba mnie pchać, tylko mogę jechać tym wózkiem. Więc to jest kolejny krok, który gdzieś tam zamierzam zrobić i który muszę zrobić, żeby też w miarę wychodzić do ludzi, chociaż tutaj koło domu. Chociaż móc pojechać na kilka dni do mojej wspólnoty, czy pojechać w przyszłym roku znowu nad morze, ale żeby nie zajechać przyjaciół tym właśnie prowadzeniem mnie, to żebym sama mogła sobie, że tak powiem, prowadzić ten wózek, bo on jest elektryczny. Więc widzicie, ja też mierzę się z różnymi rzeczami. Dzisiaj doszłam do wniosku, że jestem, że faktycznie ta Judyt bojująca to jest całe moje życie. I po dzień dzisiejszy, każdego dnia walczę. Walczę o to, żeby żyć w miarę normalnie. I będę walczyć. I nie będę patrzeć na nic, będę walczyć. Bo też wiem, że zresztą dzięki wam. Tak naprawdę wiem, że to, co mówię, to, co piszę, to, co zamieszczam, bardzo wam pomaga i ja jestem wdzięczna Panu Bogu, naprawdę, nie jestem wdzięczna sobie, bo ja po prostu, tak jak dzisiaj było, wstałam i wiedziałam, że chcę się z wami podzielić moimi przemyśleniami, że nie będę pisać, że się nagram, kto zechce, ten obejrzy. I też wiem, że to nie było ode mnie, bo najpierw się modliłam. Codziennie dziękuję Panu Bogu za to, że codziennie to przedpołudnie jest czasem dla mnie. Może nie całe, bo wiadomo, nie całe, ale też godzina, półtorej to jest czas dla mnie, kiedy mogę poświęcić go tylko i wyłącznie na relacje z Panem Bogiem. I to, co mi się podobało też w tym, co mówił, bardzo wiele rzeczy mi się zresztą podobało, dlatego jeszcze raz zachęcam do tego, żebyście też odsłuchali to spotkanie z kardynałem Rysiem. Ale to, co on mówił na temat modlitwy i na temat mediów, ale nie tylko, to też powiedział fajną rzecz i bardzo mi się to podobało i też to był dla mnie taki rachunek sumienia i was zachęcam do tego, żebyście się nad tym zastanowili, jak jest z wami, bo kardynał Ryś powiedział jedną rzecz, że on dopóki się nie pomodli rano, dopóki nie spędzi godziny z Panem Bogiem, czyli medytacji nad Słowem Bożym, kiedy nie spotka się z żywym Chrystusem na modlitwie, to nie patrzy w telefon, nie czyta SMS-ów, które przyszły może w nocy, nie czyta wiadomości innych, które być może przyszły przez inne komunikatory, nie patrzy, kto dzwonił, bo może już spał i nie odebrał, nie robi tego, on nie bierze w ręce telefonu. I wiecie, był taki okres w moim życiu, że ja też tego nie robiłam. Później jakoś to tak, staram się tego nie robić, ale czasami się gdzieś tam łapię na tym, że jednak pierwsze co to sprawdzam, zwłaszcza jak widzę, że jest SMS, to sprawdzam, co się stało i że ktoś tam napisał tak wcześniej lub tak późno w nocy. Dlatego od odsłuchania tego spotkania z kardynałem Rysiem stwierdziłam, o nie, koniec. Nie będzie, skoro kardynał umie tak robić, to ja też umiem i będę to robić. Dlatego od momentu, czyli już tam, nie pamiętam, w który dzień było to spotkanie, no ale dajmy na to od piątku, czy tam od czwartku, udaje mi się. Jestem wdzięczna Bogu za to, że pomimo, że widzę te wiadomości, które są, które czekają, to i tak, dopóki się nie pomodlę, nie czytam. Autentycznie nie czytam. I bo tak sobie myślę, kto miał umrzeć, to umarł, to już mu i tak nie pomogę. Kto jest w szpitalu, to i tak mu nie pomogę, a myślę, że więcej, o wiele więcej dobra się będę mogła dać drugiemu człowiekowi, jeśli najpierw ja rozpocznę dzień tak jak należy, czyli z rozmową z Panem Bogiem, z tym, który daje łaskę i którego mogę prosić o wszystko, którego każdy z nas może prosić o wszystko, bo on nas kocha. On nas kocha i naprawdę, to co powiedział Ojciec Święty, nie lękajcie się. Nie ma czego się bać, nie ma co ulegać lękom, nie wiem, opinii, że opinia publiczna będzie taka, a nie inna. No to nie będzie. Dzisiaj to do mnie dosyć mocno dotarło, dlatego się tym dzielę z wami. Bo też miałam taki etap, że a co ludzie powiedzą, bo jadę na skuterze inwalidzkim i tak dalej.
teraz jest kwestia, co powiedzą, jak zobaczą mnie na wózku i tak dalej. A co powiedzą? No to, że mi się pogorszyło. No i prawda, nie skłamią. Ale po prostu też muszę przeskoczyć te rzeczy i wydaje mi się, że już przeskoczyłam, skoro wam o tym mówię. Ale też mówię celowo, żebyście zobaczyli, że nie jest nachodzącym ideałem. Że tak jak wy, którzy to słuchacie, mam momenty słabości, mam momenty, w których walczę. I wtedy jeszcze bardziej czuję się tą judytwującą, bo wiem, że walczę o siebie, ale też wiem, że nigdy nie walczę sama. Zawsze jest ze mną Pan Bóg i zawsze Pan Bóg mi pomaga kroczyć tą drogą, która jest przygotowana dla mnie i którą chcę kroczyć, bo chcę to, czego jestem pewna, jak nigdy. I oby tak było zawsze, że chcę na pewno osiągnąć świętość i chcę być jak najbliżej Pana Boga. Chcę zawalczyć o tą świętość, czyli robić wszystko, co do mnie należy i prosić Boga o wszystko, co jest możliwe, żeby udzielał mi tych łask. A On udziela, On błogosławi, co było. Przykład był na wakacjach i porozpieszczał mnie i za to jestem mu wdzięczna. I dalej czuję się niesiona tą łaską z wakacji, ale też łaską dnia codziennego, życia codziennego. Dziękuję, słuchajcie, nagadałam się, trochę dzisiaj dłużej było niż poprzednio. Przepraszam, mam nadzieję, że was nie zanudziłam. Mam nadzieję, że ktoś znajdzie coś dla siebie. Ale to są rzeczy, nad którymi gdzieś tam myślałam, które gdzieś tam mi się po głowie kotłowały i którymi chciałam się z wami podzielić. A jeśli chcecie więcej mnie posłuchać, to wystarczy, że zasubskrybujecie mój kanał odznaczycie dzwoneczek i wtedy każdy nowy filmik, który się pokaże na moim kanale, dostaniecie powiadomienie o tym, że coś nowego się pojawiło i w wolnej chwili zawsze możecie to odsłuchać. Oczywiście zapraszam też do wcześniejszych moich różnych tam przemyśleń, bo tego już troszkę się nazbierało na kanale. Jeśli się wam też podoba ten kanał, polecajcie go innym. Ja was proszę o modlitwę, bo tej modlitwy potrzebuję i proszę was też o to, żebyście nie zapominali, że w życiu tak naprawdę liczy się tylko i wyłącznie Bóg i że to On jest sprawcą wszystkiego w naszym życiu i to, co On nam daje, to jest dobre. Choćbyśmy myśleli inaczej, to Pan Bóg jest miłością i On nas kocha. I poprzez swoje zachowanie czy swoje postępowanie z nami chce nam okazać swoją miłość i chce dla nas jak najlepiej, nawet jeśli czasami tego nie widzimy. Więc życzę każdemu z was tej wytrwałości i wierności na drodze do świętości. Ale mi się zrymowało. Trzymajcie się, dziękuję, że jesteście i dziękuję za każdy komentarz, który znajduję pod moimi filmikami. Dobrze, że jesteście, trzymajcie się. Z Bogiem.